Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Wojciech Piela, a my kontynuujemy nasz cykl we współpracy z PKO Bankiem Polskim, patrzymy w przyszłość. Cześć Serafin, witam cię serdecznie. Dzień dobry. No na początek takie pytanie, myślę na czasie teraz, gdzieś podszyte troską, no ale warto od tego zacząć. Żadnego wzmożonego kaszlu, podwyższonej gorączki, nie wiem, bólów mięśni. Nie odczuwasz w ostatnim czasie, wszystko ok? Czuję się dobrze, stosujemy się tutaj do tych zasad bezpieczeństwa, więc wszystko jest ok. A jak wyglądają teraz w ogóle te twoje treningi? Gdzieś masz jakiś taki sposób na to, żeby gdzieś się stymulować do pewnej motywacji, żeby to wyglądało ciekawie? Zainwestowaliśmy trochę z dziewczyną w te sprzęty takie domowego, można powiedzieć, użytku, których wcześniej nie miałem, bo tak naprawdę cały czas, gdzie trenowaliśmy w klubie, to mieliśmy to wszystko w klubie, więc zrobiliśmy sobie taki malutki kącik siłowni tutaj w domu i tak naprawdę to, co jest na rozpisce, to próbuję robić. Dostaliśmy właśnie rozpiskę od Stomiru. No i te ćwiczenia, które tutaj domowe, które znam, które pamiętam, staram się robić. Czyli widzę, ze swoją dziewczyną tworzycie taki sportowy związek, tak? Można tak powiedzieć. Dziewczyna tutaj właśnie jak nie było tej sytuacji związanej z koronawirusem, często chodziliśmy razem na siłownię, czy to właśnie w wakacje, to zawsze razem gdzieś chodziliśmy. Zimą przeszedłeś na wypożyczenie do Stomilu Olsztyn. Dlaczego wybór padł akurat na ekipę z Olsztyna? Kiedy byłem w Wiśle, to tak naprawdę też nie trzeba ukrywać, że chciałem zmienić otoczenie, ponieważ potrzebowałem minut. Prezes Kowalewski do mnie zadzwonił wraz z namową trenera. Zadzwonili do mnie, zapytali, czy jestem zainteresowany przejściem do Stomilu. No i tak naprawdę nie trzeba było dużo czekać, ponieważ już kilka tygodni później zdecydowałem się na ten ruch. No i tak naprawdę, tak jak mówię, no, walczyłem sobie, wydaje mi się, miejsce w składzie. Wydaje mi się, że ta droga do regularnej gry stała otworem, no ale przyszedł no, niestety wirus i znowu będziemy czekali na to, kiedy zagram kolejny mecz. Rozumiem, że w domu nie było innego wyjścia i musiałeś zostać piłkarzem, tak? Ja zawsze miałem taki typ człowieka, który ciężko pracuje na to, żeby coś osiągnąć. I mogę powiedzieć też, że kiedy szedłem do Lecha Poznań, no to nie ukrywając, byłem jednym z najsłabszych zawodników tych młodzieżowych grup, ale miałem rok na to, żeby zapracować na to, żeby dostać się do Akademii we Wronkach. No i przez ten rok tyle poświęciłem czasu na pracę, że można powiedzieć, że znalazłem się w tym gronie szczęśliwców i do tych Wronek poszedłem. Więc praca, to można powiedzieć, że wszystko zawdzięczam pracy i zaangażowaniu. Czułeś, że odstajesz od kolegów, bo był taki moment, zwłaszcza za trenera Stolarczyka, że dużo młodych zawodników dostawało szansę też w obronie, czy to Dawid Szot, czy Grabowski, no a ty minut, ani jednej minuty w Ekstraklasie nie dostałeś. Nie czułem się, żebym odstawał. Czułem się tak naprawdę dobrze w treningu. Czy to właśnie miałem z każdym trenerem, który ze mną pracował, to mówił, że wyglądam z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Tak naprawdę było kilka momentów do tego, żeby zadebiutować. Sytuacja na Lechu Poznań, kiedy wydawało mi się, że autostrada do debiutu jest tak naprawdę otwarta, no ale po prostu coś, na co nie mam wpływu, się wydarzyło, no i po prostu, no tak jak mówię, no takie sytuacje się zdarzają w życiu, że piłkarzowi nie idzie tak, jak on by chciał, ale to są sytuacje, które uczą, które mam nadzieję dużo wywnioskuję z tych sytuacji i zaprocentują one w niedalekiej przyszłości. Jak z perspektywy czasu oceniłbyś wasz występ na Mistrzostwach Świata? Był to ciężki moment po zakończeniu mundialu, kiedy odpadliśmy, kiedy się widziało, że byliśmy, dajmy na to, o detale od tego awansu dalej. Zabrakło po prostu detali, jakiejś drobnostki, no ale tak to już w piłce bywa, no ale te emocje cały czas. Emocje są i można teraz sobie pluć po prostu w twarzy, że nie awansowaliśmy. Trenerem waszej reprezentacji był Jacek Magiera. To taki człowiek znany ze swojego specyficznego podejścia do młodzieży. Człowiek, który potrafi zrobić duże wrażenie już przy pierwszym spotkaniu. Jakie jest twoje zdanie na jego temat? Jakie ty masz z nim związane wspomnienia?
to jest osoba, z którą pracuję dość długo czasu i przez ten czas mogę powiedzieć otwarcie, że nauczyłem się najwięcej. To jest model treningu, model trenera, przy którym czuję się najlepiej, że robię największe postępy. To jest coś, co mi odpowiada, ten pełen profesjonalizm i zaangażowanie w treningu, to jest to, co lubię. Przemknęła ci przez głowę taka myśl, że jednak tym piłkarzem możesz nie zostać, tak samo jak ci twoi koledzy, o których wspominałeś, zastanawiałeś się nad tym, co byś robił, gdybyś nie był piłkarzem? Tak naprawdę zawsze trzeba mieć ten plan B. Wiadomo, piłka jest, to jest moja pasja, to jest moja miłość, chcę poświęcić jak najwięcej temu czasu, ale w życiu zdarzają się różne sytuacje, które mogą mnie wykluczyć tak naprawdę z tej piłki w każdej chwili. Jest to choroba, czy to różne aspekty, dlatego w tej sytuacji mogę liczyć na rodziców. Rodzice prowadzą własny biznes. Ja też nie ukrywam, że myślałem nad otworzeniem czegoś małego, co może zaprocentować w przyszłości, ale na razie, tak jak mówię, to jest plan B. Na razie cały czas idę do przodu z tym planem A, więc jeśli by się coś wydarzyło odpukać, no to wydaje mi się, że jestem jakoś mniej więcej przygotowany na to. A jaka branża, jeśli mogę spytać? Rodzice? Nie wiem, czy się inspirujesz rodzicami. Jeżeli są dwie różne, no to możesz powiedzieć obie. Powiem ci, że rodzice zajmują się kwiaciarnią, sklepem z upominkami. Jest to ciężka robota, nie wiem, czy chcę w to iść, okay. ale wiem, że zawsze mogę liczyć na ich pomoc. Czyli ty kwiaciarnia nie, to jaki ty masz ten pomysł gdzieś po karierze? Znaczy, powiem ci, nie chciałbym na razie za dużo zdradzać. To jest, tak jak mówię, mój plan, który jeszcze może finanse nie są do tego zgodne, ale może w niedalekiej przyszłości, może coś uda mi się, to na pewno ci podejść. Masz jakiś taki punkt na mapie świata, jakieś takie miejsce, w którym byłeś, które ci się szczególnie podobało, albo do którego planujesz, chcesz pojechać, które jest takie szczególne? Byłem już w kilku fajnych miejscach w Europie. Mam nadzieję, mam plany, mamy to rozpisane wszystko na kartce, gdzie chcielibyśmy w danym roku być. Na pewno zwiedzę Tajlandię dosyć obszernie. Nie chodzi mi o to, żeby pojechać w jedno miejsce, tak jak typowi plażowicze i siedzieć 2 tygodnie na jednym miejscu na plaży, ale bardziej jeśli chodzi o zwiedzanie, to chcę zwiedzić Tajlandię. Swoim tatą inspirowałeś się też w ten sposób, że zawsze chciałeś być obrońcą, czy gdzieś ciągnęło cię do przodu jak byłeś dzieciakiem? Wiadomo, zawsze ciągnęło do przodu. Ja zaczynałem na środku pomocy, nie wyżej nie grałem. Okay. Zaczynałem na środku pomocy, tak samo właśnie przechodziłem ze startu na mysu z tych młodzików do Lecha Poznań. Też zaczynałem na środku obrony, ale trener Gniewko Markiewicz szybko zauważył, że mam jakieś cechy wolicjonalne stopera. Ustawił mnie na środku obrony i tak już zostało do dnia dzisiejszego, ale nie ukrywam, że też czas dobrze się czuję na prawej obronie, więc można powiedzieć, że ten środek obrony i ta prawa obrona jest mi bliska. A jakie są takie rzeczy właśnie życiowo, które ty od taty wyciągnąłeś? Nigdy nie narzekałem na to, że czegoś mi brakuje. Na pewno będę to samo chciał przekazać moim dzieciom. Zawsze rodzice wykazywali się do mnie pomocą dłonią i to powiem ci, ciężko to jest opisać, ale to się po prostu czuje. Pewnie sam czujesz pewne rzeczy, które ktoś się czegoś nauczył i ty będziesz chciał przekazywać dalej te rzeczy, bo wiesz, że te rzeczy są dobre. Więc ciężko powiedzieć, ale na pewno czuję się tą wewnętrzną taką pomoc.